Cześć, z tej strony Bartosz Buśkiewicz. Chcę się podzielić z Tobą takim luźnym przemyśleniem. Mianowicie jestem w tej chwili mam u siebie w pracy nowego, mamy nowego pracownika i on jest jakby pod moją opieką. Wprowadza go tutaj w zakamarki naszego działu. tłumaczę jak pracujemy w danym sektorze i on ma 23 lata. I to mnie sprawdziło do pewnej refleksji, ponieważ jest to młody człowiek, całkiem ogarnięty, z obrączką na ręku, e, natomiast on ma 23 lata. W tej chwili czytam sobie książkę o mm, rozwoju mózgu dziecka. I jest tam informacja, która w sumie już wiele razy przewijała się w moim życiu, ale dopiero teraz tak zwróciłem na nią bardziej, bardziej uwagę. Mianowicie umysł pod względem takim intelektualnym, Kończy swój rozwój, mówię około 25 roku życia. To znaczy, że 23-letni mężczyzna wciąż ma nie do końca rozwinięty mózg. I co to znaczy z perspektywy rodzica? Z perspektywy rodzica to jest takim troszkę przebudzeniem, takim troszkę zapukaniem i pewnym alarmem, można powiedzieć, bo skoro 23-latek w tej chwili jeszcze nie ma w pełni rozwiniętego mózgu, żeby mógł funkcjonować tak, jak oczekujemy po dojrzałym mężczyźnie, po dojrzałym człowieku, to jakie są nasze oczekiwania wobec dwuletniego dziecka, gdy irytujemy się, że ono nas nie słucha? Gdy ono robi swoje, a my piąty czy dziesiąty raz mówimy nie rób tego, ono dalej to robi. To jakie są nasze oczekiwania wobec piętnastolatki, gdy irytujemy się, że ona wstaje o 11 czy o 12, podczas gdy w jej mózgu zachodzą tak gwałtowne zmiany, że gdy człowiek się o tym poczyta, to zachodzi w głowę. Jakie są nasze oczekiwania wobec odpowiedzialności 10 czy 8 -latka? Bo my jako rodzice czasami żyjemy w takim pędzie, że nie mamy czasu, aby zastanowić się czasami nad swoimi reakcjami, reagujemy z automatu, jesteśmy zmęczeni, zachowanie czego dziecka nas irytuje, więc zaczynamy mówić mu, że to mi się nie podoba, powinna się tak zachowywać i... Widzimy gdzieś w tym dziecku obraz nas samych, obraz dorosłych ludzi, którzy w tej sytuacji zachowaliby się o wiele lepiej, dojrzalej, rozsądniej, którzy przecież dorosły nie musi trzy godziny zasypiać i zamykać oczu, żeby wiedzieć, że jeżeli jest zmęczony, to musi zasnąć. A małe dziecko potrafi przez dwie godziny, będąc cenne, męczyć się z zaśnięciem. I dla nas, gdy w momencie, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy nie mamy siły, się by, może wydawać bardzo irytujące, albo co gorsza, może nam się wydawać, że robi nam za, na, na złość, podczas gdy ono tego nie potrafi i ona nie ma prawa tego potrafić. To jest to, o czym ja sobie regularnie przypominam i uświadamiam, że jakkolwiek trudno mi by nie było jako rodzicowi, to dziecku jest zawsze trudniej, bo to jest tylko kilkuletnie mały człowiek, którego mózg jest rozwinięty dopiero w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu procentach. I w tej chwili wymaganie od niego, żeby on spełniał wszystkie nasze normy, wszystkie nasze oczekiwania, jakie mamy wobec siebie, jako dojrzałych ludzi, jest z góry niesprawiedliwe i przede wszystkim skazane na niepowodzenie. Więc niech to krótkie wideo będzie takim przypomnieniem, żeby w sytuacji, w której Twoje dziecko wyprowadza Cię po raz kolejny z równowagi, przypomnieć sobie, że ono tak naprawdę. Prawdopodobnie nie ma szans, nie ma możliwości na to, by spełniło w tym momencie Twoje oczekiwania. Pozdrawiam, Bartol Przykiewicz.